Wiesz, jak wygląda sytuacja kadrowa zespołu, pomysłowych nie ma, ale człowiek wyglądają kontuzje, czy coś po meczu zawsze się wydarzyło? Nie, ale zdrowie. Sind fit. Rico ist immer noch im Aufbautraining. Wer wird uns fehlen? Adam Franczak, Kamil Rigas. Ansonsten sind alle Spieler im Training und bereit. Nie, tylko Rico nadal znajduje się jeszcze w trybie treningu regeneracyjnego. Będzie nam go brakowało. Poza tym jeszcze nie będzie Adama Franczaka i Kamila Drygasa. Poza tym wszyscy inni będą. Panie trenerze, czy może pan podsumować najbliższego rywala, jak to jest przeciwnik? Was ist Jagiellonia für ein Gegner? Es ist ein ernstzunehmender Gegner. Es ist eine Mannschaft, die sicherlich in dieser Saison nicht dastehen, wo sie sich erwünscht haben. Jagiellonia, cóż to za przeciwnik? Z pewnością taki, do którego należy podchodzić poważnie i z pewnością znajduje się w tej chwili w takim miejscu, w którym nie chciałaby się znajdować. Sie bringen auf den Platz viele erfahrene Spieler mit, die sich in dieser Liga auskennen. Sie sind noch im Rennen um die Plätze 8 bis 1 und insofern, ja, wir müssen unser Spiel so gestalten, dass wir Jagiellonia in allen Bereichen beschäftigen und ja, unser Spiel durchziehen und versuchen, dieses Spiel zu Hause zu gewinnen. Jest to z pewnością drużyna, która ma wielu doświadczonych zawodników, którzy dobrze się znają w lidze. No, znajdują się w tej chwili, są jakby w trakcie rywalizacji o miejsca 1-8. My musimy zagrać nasz mecz tak, żeby zająć Jagiellonię we wszystkich obszarach. No i postarać się wygrać ten mecz tutaj w domu. Wir wissen nicht genau, wie die Aufstellung sein wird. Wir haben eine englische Woche, vielleicht werden sie auch etwas durchwechseln. Nie wiemy jeszcze, jak się ustawią. Mamy teraz angielski tydzień, więc być może dokonają jakiejś rotacji. Ich kann mich heute nur wiederholen, was ich auch bevor wir nach Sabre gefahren sind gesagt habe, dass wir unser Spiel in vielen Bereichen verbessern müssen, dass wir ein entsprechendes Auftreten, was die Basics angeht, in jedem Spiel zeigen müssen. Mogę tylko powtórzyć to, co mówiłem przed naszym wyjazdem do Zabrza, a mianowicie, że musimy się poprawić w wielu obszarach, no i przede wszystkim w tych najważniejszych podstawach, w tych basicach musimy zrobić to jak najlepiej. Das Fußball ein Fehlerspiel ist und Fehler und Details entscheiden letztendlich über gewinnen oder verlieren. A że piłka nożna jest taką dyscypliną sportu, w której błędy i detale są decydujące i to właśnie one rozstrzygają o tym, czy wygrywamy, czy przegrywamy. Und ich glaube, es ist jetzt nicht für Sie überraschend, wenn ich sage, dass wir uns gegenüber dem letzten Spiel um einiges steigern müssen, um morgen hier zu bestehen. No i myślę, że nie będzie to dla Państwa niespodzianką, jeżeli powiem, że w stosunku do ostatniego meczu musimy no, być o kilka poziomów wyżej niż to, co ostatnio pokazaliśmy, żebyśmy sobie poradzili. Auch im letzten Spiel war nicht alles schlecht, aber wir haben schlecht begonnen, wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen, wir haben den Gegner zu Tore schießen eingeladen, katastrophale Fehler gemacht und nicht die Wirkung gezeigt, die ein Team auf den oberen Rängen zeigen muss. Oczywiście nie wszystko źle było podczas ostatniego meczu, natomiast źle go rozpoczęliśmy, źle wchodziliśmy w pojedynki, zapraszaliśmy przeciwnika do strzelania bramek i popełnialiśmy katastrofalne błędy. Również nasza prezencja na boisku nie była taka, jak oczekuje się tego od zespołu, który znajduje się u góry tabeli. Morgen haben wir eine neue Gelegenheit. Jutro mamy nową okazję. Wir haben jetzt noch 6 Spiele, davon 4 Heimspiele. Und, es ist an der Zeit, dass wir uns entsprechend auch zu Hause positionieren mit einer Wucht und mit einer Einstellung und mit einem Spiel, wie es sich gehört für ein Heimteam. No, przed nami teraz jeszcze 6 meczów, 4 rozegramy w domu, no i najwyższy czas, abyśmy też odpowiednio się do nich przyłożyli, abyśmy z odpowiednim impetem i nastawieniem pokazali się na boisku. Das erwarte ich und ich gehe davon aus, dass wir morgen auch viele Sachen umsetzen werden. Takie są moje oczekiwania i mam nadzieję, że wiele tych elementów jutro odpowiednio zagra. Jak może przed ostatnim meczem dokonał pan 4 zmian w składzie, czy można teraz spodziewać się kolejnych rotacji? Do funkcjonowania, nie. Tak, można tak zakładać.
I jeszcze jedno pytanie. Panie trenerze, co zrobić, żeby pana piłkarze prezentować na boskiej przedstawie 15 minut zawsze? Jak oni dotrzeć? Ja, indem man die ersten 15 minuten so beginnt. No tak, rozpoczynając w ten sposób właśnie 15 minut pierwszych. Wissen Sie, darum geht's. Man muss sofort im Spiel sein. Und wir haben in den ersten zwei Minuten katastrophale, leichtsinnige Aktionen gehabt, die ja, den Gegner in dem Moment bestärkt haben, in ihr Vorhaben, uns weh zu tun. Tak to jest, że od razu trzeba wejść do gry, a my przez pierwsze dwie minuty popełniliśmy katastrofalne i lekkomyślne błędy. Były to takie akcje, które zaprosiły przeciwnika do tego, żeby zaatakować i zadać ciosy. Tja, wenn du dann nicht in das Spiel so startest, wie man starten muss, auswärts gegen Górnik Zabrze zum Beispiel, dann passiert das, was passiert ist. No, jeśli się tak rozpocznie mecz właśnie, jak to się zdarzyło z Górnikiem Zabrze, to potem taka sytuacja jest. No, ich habe die Mannschaft entsprechend auch vorbereitet und wir haben mit der gesprochen. Wir haben eine Aktion gezeigt im vorherigen Spiel, als Zabrze gegen Schloss Wroclaw gespielt hat. Da hätten die nach 10 Sekunden führen können. Angulov trifft normalerweise aus dieser Position diese Chance, die sie geliefert bekommen haben, durch einen Abspielfehler von Schloss Wroclaw. Ja przygotowałem też odpowiednio drużynę do tego pojedynku. Pokazywaliśmy zespołowi akcję, kiedy Zabrze grało ze Śląskiem Wrocław, gdzie po 10 sekundach w zasadzie tam już mogło być prowadzenie, bo Angulo w takich sytuacjach no, jest niezawodny. Zabrze nutzt diese Chance nicht und nach 7 Minuten steht es dann 2-0 für Schloss Wroclaw. Am Ende gewinnen die knapp mit 2-1. So ist Fußball. No i Zabrze jednak nie wykorzystuje tej szansy i tak się okazało, że Śląsk Wrocław wygrywa 2-0. Taka jest piłka. Wir hatten auch ein Tor erzielt, in dem wir uns ja, gut aus der Pressing-Situation gelöst haben, aber letztendlich dann im letzten Drittel nicht das Timing hatten, das man haben muss, sind ins Abseits gelaufen und haben diese Chance nicht wahrgenommen. Nam też się udało zdobyć bramkę i na koniec w zasadzie no już czasowo się nie udało niestety zrobić z tego więcej. Był też spalony, no i niestety tak się skończyło, jak się skończyło. Kurz darauf machen wir einen katastrophalen Fehler und der Gegner nutzt diesen Fehler aus und geht in Führung. Und wir müssen morgen achtsam sein, wachsam sein. Wir müssen morgen, ich wiederhole mich, die Basics abrufen, die gehören in jeder Liga, in jedem Spiel, erstmal auf dem Platz. Die Basics zu zeigen und dann alles andere wird sich ergeben. I potem zaraz też właśnie jeszcze nastąpił nasz kolejny katastrofalny błąd i padła kolejna bramka, także tutaj na pewno w tym meczu musimy być uważni, czujni i powtórzę się znowu, musimy przede wszystkim być świetni w podstawach, bo to jest potrzebne w każdym meczu i w każdej lidze. Das Gute an der englischen Woche ist, dass wir morgen wieder das Spiel haben und ja, uns anders präsentieren können und werden. A to, co jest dobre w angielskim tygodniu właśnie to, że jutro znowu przed nami mecz i możemy się zaprezentować inaczej i tak też to zrobimy. Jak nazwałby pan tą paskę czterech spotkań? Czy to jest dołek, czy to jest kryzys, czy to jest po prostu niefortunna seria gier i czy poprawa tego zaczyna się tylko na boisku, czy też w sferze mentalnej może także? Wir haben als Mannschaft diese Spiele so gespielt, wie wir sie gespielt haben. Sie haben die Spiele ja selber gesehen. Ich denke, da brauchen wir jetzt nicht viele Worte verlieren. Myślę, że tutaj nie trzeba za dużo opowiadać. Uczestniczyliśmy w tych wszystkich meczach jako drużyna. Wszyscy Państwo widzieli też te mecze. Wir sind sicherlich mit der Punktausbeute nicht zufrieden. Z pewnością nie jesteśmy zadowoleni z punktów, które zdobyliśmy. Wir sind vor allem mit dem letzten Spiel im als Gesamtspiel nicht zufrieden. Generalnie, jeżeli chodzi o ostatni mecz, to jesteśmy niezadowoleni. Die ersten drei Spiele sind so verlaufen, wie die meisten Spiele in der polnischen Liga verlaufen. Natomiast te pierwsze trzy mecze przebiegły tak, jak przebiega większość meczów w polskiej lidze. Viele Zweikämpfe, viele intensive Läufe, Chancen auf beiden Seiten. Wir hatten, glaube ich, in
Spiel 2 und Spiel 3 mehr Chancen gehabt als der Gegner und die haben wir halt nicht genutzt. Pojedynki, dużo biegania, dużo szans, które były po obu stronach. Ja myślę, że w drugim i w trzecim meczu mieliśmy chyba więcej szans niż przeciwnicy i ich nie wykorzystywaliśmy. Ja, zudem diesen Elfmeter nicht verwandelt. Ja, der kam zwar etwas glücklich zustande, aber der kam halt zustande. Und ja, das macht es letztendlich dann aus, ob du gewinnst, verlierst oder unentschieden spielst. Wetter? Meinst du? Wetter? Was war jetzt nicht zustande? Elfmeter. No i ostatecznie jeszcze karny, tak, który się nie powiódł, tak czasami się dzieje. Jagiellonia Białystok, w porównaniu z Pogonią, na którą się w tym roku, w tych czterech meczach, w tym roku się narzeka, to Jagiellonia gra fatalnie. W czterech meczach zdobyła wyraźnie jeden punkt, stosunek bramek 1-8, jest najgorszym zespołem w lidze. Jest pan zaskoczony, że takie miejsce zajmuje ta drużyna? Weder noch. Ich mache mir keine Gedanken über Jagiellonia, ich mache mir täglich Gedanken über Pogoń Szczecin. Myślę, że ani tak, ponieważ w zasadzie nie zajmuję się Jagiellonią, tylko myślę o Pogoni Szczecin. Seitdem ich hier in Pogoń bin, hat Jagiellonia immer eine gute Runde gespielt, erfolgreich gespielt, einen sehr schwierigen Gegner zu bespielen. Od momentu, kiedy przyszedłem tutaj do klubu, Jagiellonia zawsze była zespołem, który odnosił sukcesy i był trudnym przeciwnikiem do grania. Sie haben auch ein paar gute Spieler in der Vergangenheit transferiert. Dokonali też transferu kilku dobrych zawodników w przeszłości. Sie haben jetzt etwas weniger Punkte, aber es ist trotz allem eine gute Mannschaft und ein Team, das uns morgen sicherlich wieder alles abverlangen wird. Może teraz nie są w tak dobrej sytuacji, natomiast mimo to jest to dobra drużyna i myślę, że jutro będziemy musieli dać z siebie wszystko. Panie trenerze, 6 kolejek temu byliśmy liderem. Co się stało w tych 6 kolejkach? Inwiefern? W jakim sensie, jak pan to rozumie? No, co się stało z grą zespołu oczywiście. Was ist mit dem Spiel, also mit der Spielart der Mannschaft passiert? Das ist eine Frage, die man jetzt nicht in zwei Sätzen beantworten kann. Gucken Sie sich die Spiele an, schauen Sie sich die Ergebnisse. Wir haben nicht die entscheidenden, wir haben nicht die Ergebnisse so gespielt, wie es sein sollte, um oben an der Spitze zu bleiben. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie w dwóch zdaniach. Myślę, że należy obejrzeć mecze, zobaczyć, jakie były ich wyniki. Z pewnością nie osiągnęliśmy takich wyników, które umożliwiają nam to, aby pozostać na szczycie. Dobrze, tutaj kolega Maurycy pytał o jakiś kryzys. Ewentualnie Marcin Witkowski powiedział, że nie możemy na razie mówić o kryzysie, bo Pogoń przegrała w tym roku dopiero pierwszy mecz. Czy pan się z tym zgadza, że nie ma żadnego kryzysu? Je nachdem, wie man eine Krise definiert. W zależności od tego, jak definiujemy kryzys. Wenn Sie Bayern München 3 Spiele in der Saison verlieren, dann ist es eine Krise. Jeżeli Bayern München przegra 3 mecze w sezonie, to z pewnością jest to kryzys. Wenn Sie in Pogoń jetzt nach 24 Spieltagen 5 Spiele verloren haben, dann würde ich nicht von einer Krise reden. Natomiast w przypadku 24 kolejki i obecnej sytuacji Pogoni nie nazwałbym jej kryzysem. Czyli jeżeli chodzi o jakieś elementy gry, albo w kim pokłada nadzieję na to, że będziemy w meczu z Jagiellonią strzelać dole? Tak, es geht weder um die Aufstellung noch um die Spielweise. Es geht, klar geht es immer um die Spielweise, aber es geht um die Basics. Die müssen wir abrufen in jedem Spiel. Dann haben wir eine Chance, jedes Spiel zu gewinnen. Tak naprawdę to nie chodzi ani o ustawienia, ani o styl gry, choć jest on oczywiście ważny. Przede wszystkim chodzi tutaj o te podstawy, o których mówiłem, te najważniejsze fundamenty, które musimy dobrze wykonywać w każdym meczu, wtedy w każdym jesteśmy też w stanie wygrać. Wir zeigen sicherlich nicht von Anfang bis zum Ende einen gepflegten Spielaufbau, entsprechendes Passspiel und Kombinationsspiel, wie wir das gerne hätten. Z pewnością nie od początku do końca pokazujemy taki dobrą strukturę całej gry. Nie gramy tak widowiskowo i z pewnością nie jest to też ładna gra kombinacyjna. Das müssen wir verbessern.
darüber sprechen wir auch und das ist sicherlich ein Teil, wo wir die Verantwortung tragen. Musimy to poprawić, rozmawiamy o tym też i jest to z pewnością część, za którą ponosimy odpowiedzialność. Auf der anderen Seite spielen wir auch gegen Mannschaften, die sich auf unser Spiel entsprechend einstellen oder eingestellt haben, die wissen, dass es zwei Situationen gibt, beziehungsweise die wissen, wie man gegen spielerische Mannschaften spielen muss. Z drugiej strony gramy też z przeciwnikami, którzy odpowiednio się przygotowują, dostosowują do naszego stylu gry, wiedzą w jaki sposób do nas podejść. Ja, wir befinden uns dann im Spiel, im Wettkampf und ich habe es ja angesprochen, wir dürfen dann, wenn wir unser Spielstil nicht verlassen wollen, dürfen dann nicht einfache Passfehler machen oder einfache Zweikämpfe verlieren und dann ins offene Visier laufen. Znajdujemy się w trakcie rywalizacji i tak jak już mówiłem, nie możemy sobie pozwolić na to, aby popełniać takie proste błędy podczas podań czy też w pojedynkach, ponieważ z tego potem wychodzą słabe sytuacje. So LKS, Śląsk, Wrocław, vor allem auch als Górnik Zabrze, mają drei von diesen vier Spielen drei Auswärtsspiele, in Płock haben wir nochmal gespielt. Diese Mannschaften haben eine hohe Intensität in dem Spiel gezeigt, sind viel gelaufen, haben versucht auch unser Spiel zu zerstören. Und destruktiv, beziehungsweise es ist nicht destruktiv, das ist sogar produktiv. Mit ihrer Art und Weise und Einsatzbereitschaft haben sie uns das Leben schwer gemacht. Tak naprawdę te trzy mecze, które graliśmy na wyjeździe, to ze Śląskiem Wrocław, z Górnikiem Zabrze, w Płocku też przecież graliśmy, to były mecze, które były bardzo intensywne. Przeciwnik bardzo dużo biegał, dużo inwestował, jakby z jego strony była to produktywne działanie i no, utrudniali nam w ten sposób bardzo życie. Und das letzte Spiel waren einfach Fehler. Die Fehler wurden ganz wurden qualitativ und eiskalt ausgenutzt. Das muss man anerkennen. A ten ostatni mecz to były proste błędy, które zostały z odpowiednią zimną krwią i jakością wykorzystane i to trzeba uszanować i uznać. Machen wir diese Fehler nicht, geht es vielleicht 0-0 aus, dann können wir uns unterhalten, warum wir kein Tor erzielt haben. Jeżeli nie będziemy popełniali takich błędów, to być może wynik będzie, czy byłby 0-0, to wtedy można by było dyskutować na ten temat, dlaczego nie zdobyliśmy bramki. Oder wir gewinnen das Spiel durch eine Standardsituation. A jeśli wygramy na przykład mecz dzięki stałemu fragmentowi gry? Oder verlieren ein Spiel durch eine Standardsituation. Vor allem im letzten Spiel war das sicherlich möglich. Lub przegramy, no w ostatnim meczu przecież tak ja. Było to możliwe. Also wir wissen auf jeden Fall, dass wir uns steigern müssen für die nächsten Spiele. Także wiemy na pewno, że musimy się poprawić w następnych meczach. Es geht für jede Mannschaft um sehr viel. Dla każdej drużyny stawka jest bardzo wysoka. Und der Anfang ist getan, wenn wir nochmal Laufbereitschaft, Zweikampfbereitschaft, Kompaktheit, Spiel gegen den Ball, wenn wir gut verteidigen, wenn wir unsere hohe Linie, die wir versuchen zu spielen, einhalten, wenn wir als Team genau das umsetzen, dann können wir erst die zweite Stufe angehen. Und das haben wir vor allem in Zabrze nicht getan. Także z pewnością teraz chodzi o to, żeby nasi zawodnicy dużo biegali, żeby nie bali się kontaktu na boisku, żeby odpowiednio operowali piłką, no i żebyśmy byli dobrze w obronie, żebyśmy mogli utrzymać naszą wysoką linię i żebyśmy dobrze funkcjonowali jako drużyna. Wtedy dopiero będziemy mogli wejść na ten drugi etap, na który nie wyszliśmy w Zabrzu. Die haben uns den Zahn gezogen in diesem Spiel. Pokonali nas w tym meczu. So, das akceptuję ich und das ist auch abgehakt. Akceptuję tę sytuację i to jest już jakby zakończone. Sind die Sachen klar angesprochen worden? Jasno omówiliśmy zresztą to wszystko. Ich erwarte nicht nur für das nächste Spiel, also für das morgige Spiel, sondern für die nächsten Wochen und solange ich hier bin, von allen Spielern eine Leistungssteigerung.
Zarówno w jutrzejszym meczu, jak i w następnych tygodniach, jak i przez cały okres, który tutaj będę pracował, oczekuję od wszystkich zawodników poprawy ich umiejętności. Im Idealfall auch eine Entwicklung. W idealnym przypadku, aby oni się wszyscy odpowiednio rozwijali. Ja, wie gesagt, das ist auch ein Teil, was diesen Job so spannend und interessant macht. Das ist nicht langweilig. To też jest element, który powoduje, że to zajęcie jest tak ciekawe i pełne emocji. Z pewnością nie jest to nudna praca. Ja, und wie gesagt, wir sind mittendrin. Wir haben noch ein paar Spiele und werden sehen, was im nächsten Spiel rauskommt. Także jesteśmy cały czas jeszcze podczas wyścigu. Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Jesteśmy ciekawi. Ale rozumiem, że pan trener nie wymienił ani jednego piłkarzy, w których pokłada jakąś szczególną nadzieję na kreowanie gry, stwarzanie sytuacji bramkowych i strzelanie bramki. Jeder darf Tore schießen. Każdy może strzelać bramki. Aber vor allem müssen wir dafür sorgen, dass alle alles dafür tun, um Tore zu verhindern. Natomiast musimy zatroszczyć się o to, aby wszyscy zrobili wszystko to, co możliwe, aby zapobiec padaniu bramek. Dann dazu gehören auch einfachste Zweikämpfe entsprechend zu gestalten. Dazu gehören einfachste Pässe entsprechend an den Mann zu spielen. I do tego należy między innymi odpowiednie rozgrywanie pojedynków i również wykonywanie odpowiednich podań. Dazu zählt natürlich auch die einzelnen Verantwortungsbereiche der Spieler auf den jeweiligen Positionen. Oczywiście do tego należy zaliczyć też odpowiedzialność zawodników za pozycje, na których się znajdują na boisku. Dazu zählt natürlich auch eine enorme Laufbereitschaft. Również odpowiednia gotowość do intensywnego biegania na boisku. So, und das ist ja schon mal einiges, aber das ist der Bestandteil unseres Jobs. Und ich weise darauf hin, wenn etwas nicht funktioniert, wie wir es uns vorstellen. I to jest już szereg elementów, jest to z pewnością część naszej pracy i oczywiście ja też zawsze zwracam na uwagę, że jeżeli coś nie funkcjonuje. Ich habe die Möglichkeit, die Mannschaft entsprechend dann zu verändern oder Spieler ein- und auszuwechseln. To mam możliwość odpowiedniej modyfikacji drużyny czy też zmiany zawodników. Aber wie gesagt, wir wissen um unsere Schwächen, wir wissen aber auch, dass wir viele gute Spiele gezeigt haben, dass wir in der Lage sind, im nächsten Spiel wieder ein gutes Spiel zu zeigen. Także znamy nasze słabości, wiemy natomiast też, że rozegraliśmy dużo dobrych meczów i że jesteśmy pokazać w stanie jutro też dobry mecz. Was ich nicht weiß, ist wie ich trainieren soll, um ein Spiel 100% zu gewinnen. To, czego nie wiem, to jak powinienem trenować, aby w 100% mieć wygrany mecz. Dass ich eine Gewinngarantie habe. Tak, aby mieć właśnie gwarancję wygranej. Mit entsprechenden Übungen im Training. Które na przykład taką gwarancję mogłyby być może dać pewne ćwiczenia w treningu, to nie mam takiej recepty. Wenn jemand irgendwelche Übungen für mich hat, die mir eine Gewinngarantie bringen, dann bin ich offen. Natomiast jeżeli, gern dazu. Jeżeli ktoś ma takie ćwiczenia, które dają gwarancję wygranej, to ja jestem otwarty i chętnie się nauczę.